A to jest kolejny odcinek i jakże kolejny dodatek do The Evil Within. Tym razem nazywa się on The Consequence. Słuchajcie, ostatni The Assignment. Czekajcie. Ostatni The Assignment zakończył się, jak ostatnio pamiętacie, właśnie gdy nasz zleceniodawca, że tak powiem, gonił nas, złapał mnie chyba jeden raz. I skończyło się na tym, że wyszliśmy właśnie na zewnątrz, poświeciła na nas latarnia i to jest właśnie kontynuacja. Tak, ten dodatek jest kontynuacją The Evil Within The Assignment. Słuchajcie, przepraszam was, ale zapomniałem zamknąć okno. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Na pewno nie ja. Dobra, ale bez względnego gadania zaczynamy grę. Mam zapisane oczywiście te sekrety ważne. Nie jakieś kurwa soundtracki czy modele postaci, tylko te ważne, fabularne, a nie takie gówniane. Tak więc, nowa gra, lecimy. Dobra. Tak, tak! Importowane archiwum, dobra. Lecimy. Powiem wam, że zrobiłem to dosyć długą... O właśnie. Rozdział trzeci, iluzja. Nie ma tu rozdziału pierwszego. Jest kontynuacja, czyli rozdział trzeci. Nie mam pierwszego ani drugiego, zaczynam od trzeciego. I nazywa się on Iluzja. Do you wish to tell them, but something holds you back? Come back, kid. You have a job to do. No! Stop! Get away from me! Stop running! Co? Is it over? I'm back? No chyba ci coś posrało, bez przesady. Jezu, jaka ty jesteś obdarta! Why? Za co? Wiesz, ci nikt nie pobił żaden zombiak, żal. Rozdział trzeci, iluzje. Słuchajcie, od razu przepraszam za myszkę, ale ona może być taka właśnie, o, tragiczna. I właśnie nie wiem, czy grać na padzie. Teraz. Ja za cholerę nie ogarnę tej myszki, nie? Kurwa, w łeb się puknie. Dobra, nie ma tu chyba nic, nie? Nie mamy latarki? Mamy, dobra. Jezu, już się przestraszyłem, nie? Jezu, czekajcie. Dobra. Mi trochę ten kabel przeszkadzał, szczerze mówiąc. O matko, jak tu ciemno, no. Sejwik. Sejfik, sorry. Jaja se robicie. Ej, najpierw to ja muszę ogarnąć kombinację, nie? Jest. 943. Zapiszę sobie. Dobra. Nie ma jakichś ultra wysokich liczb, więc może się udać. O! Ja tu resztę nie
Dobrze, się udało. Dobra. O, patrzcie, w ogóle fragment listu zaczynamy od nowa. Czyli będzie tu jeszcze jeden list. Ciekawe, czy znowu od Rubika, bo ostatni był właśnie od Rubika. Czekajcie, archiwum. Tak, mamy te nagrania z The Assignment. Wam, że dosyć jest mało. O. Mamy pierwszy podarty list. A, tu na razie nic nie mamy. Okej, czyli będą 3 akta, 8 wpisów i chyba 8 fragmentów listu, bo wcześniej było 8, to chyba też będzie 8. Przepraszam za auta i w ogóle. Are we awake? Hey you! On. Where is this piano? I'm afraid I can't answer that. Are you kidding me? Oh, waste of time. What? Ty mnie prowadzisz, kobieta. Tu jest znak. A, my musimy pewnie wszystko odkryć. O nie, tam się coś czerwonego świeci. Ja nie chcę tam iść. Dobre. Ej, nie, ja tu nie chcę. Nie chcę. Boże, nie. Jeszcze tu tak ciemno jest. Jezu, ja mnie denerwuje ta myszka, no naprawdę. Nie. Nie, 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 nie. Ja tam nawet nie idę. Patrzcie. Mapę nam wyczyścili, żal. Boże, no chyba ja muszę do tego podejść, nie? Dobra, najwyżej mnie zażywa. Nawet kotka nie ma. Society is wounded. People are suffering. Hopeless. Just as you were. Before we saved you, Mobius can now do the same for everyone. STEM is a machine designed to connect everyone's subconscious, and whoever is at the center has the power to influence them. There couldn't be a better tool to change the world, to lead. Society needs a curator, and Mobius will be just that, ushering in the next step of humanity. Jezu. A, i się pewnie trochę odblokowało, bo tak trochę potrząsło ziemią. We must have that boy. He will enable us to change everything. This kingdom! I needn't remind you the consequences for failure. To nasza przysięga. But if Ruvik leaves with him, there must be some way to stop him. Patrzcie, to się chyba już więcej wzięło. You were moaning in your sleep. Have a bad dream? Jęczała, no to ładnie. Hey! I know you're out there. Where are you? Ej, to jest cela Sebastiana. Światło przeciw ciemności. Nie. Się nie udało. Czy to znowu ten typek? Hate. Ruvik's hate. The man's consumed by it. He wants out. Wants to get his revenge.
He wants back what he feels the world took from him. Ej, czy ja bym już słyszał te słowa, Jezu. Who's that? How does he know about Ruvik? On chyba... Kogoś tam ruchają chyba. Despite our powerful benefactors, with this much collateral damage, it's only a matter of time before people start to take notice. KCPD has been dropping by, a female officer. I don't remember her name. Regardless, the police are not something I should be involved with. Mobius says they will take care of it and make an effort to ensure KCPD leave us alone. Then there is the reporter from the Crimson Post, Ivan. Something or other, he has become a personal annoyance. He barely qualifies as a tabloid journalist, writing cover stories about tales of church sacrifices and other nonsense. But now he's being persistent about the missing patients claim. I'll be damned if he is the man who brings Beacon down. It seems that Reuben could be useful for other forms of problem solving. Perhaps I can interest this reporter in an exclusive interview. Exclusive interview. Ja pierdolę. O, kolejna cela, super. Wiada się szampańsko, naprawdę. Czekajcie, to już mam dwie znajdźki. A jest ich 10, właśnie mówiłem wam, że jest 10 znajdziek. Ale dobra, wejdźmy do... wcześniejszego... To jest ta sytuacja w windzie. Jak pokonaliśmy Laurę, chyba ostatni raz. Chociaż w trailerze do The Evil Within 2 podczas robienia intra już sobie zrobiłem sam. Wyszło epicko. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i główna niewiadoma tej serii. Kurwa. Jebany Leslie. If I'm still here, then he must be too. Czemu ja tak nie mogę normalnie świecić? Skupiać specjalnie światło latarki. Syf. No. Zobaczę tej myszki. Tak. Okej. Nie mam żadnego innego wyjścia. No cóż, nie mamy nigdzie indziej iść. Co się przydać? O, fuck, widzieliście to? But the boy, Leslie. I knew what Leslie was capable of. Jezu, chciałem tylko... Jezu, pominąłem. Dobra, czy znowu Leslie, że jest dziwny i w ogóle. Kidman tego nie wie. No powiem wam, że to... nie przeraża. Ale nie przeszedł przez ten punkt kontrolny, nie! Boże, nie. We had a STEM terminal here, on the lowest floor. Jezu, to jest latarnia tej suki. If Leslie's in here with me, he's probably headed there. And that may be my way out of here. Jezu, ja nie chcę tam iść. Kidman, nie, proszę cię. Aż mnie Bóg rozbolał. Co za ja? Bóg rozbolał. Co?
brzuch nie rozbolał normalnie na samą myśl, jak ja zobaczyłem tą latarnię. Jezu, moja myszka. Nie ma tu niewidzialnych? I serio sikam teraz, nie? Serio, taką przerwę sobie zrobić od The Evil Within i tak nagle wrócić. Ale dzień dobry. Mam automat. Wypadnie nam Bozia? Nie. To niech nie wypada Bozia. Niech będzie. Serio, się tak sram. Może tu się chowasz? Matko kochana! Nie, tylko nie moja latarka! Nie! Była moja jedyna! Rzecz, dawaj to. Chemical lights. Better than nothing, I guess. LOL. Aha! Gdzie ja mam teraz... Jak? O nie. O nie, 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 nie. Powiem wam, że to będzie zło. Będzie zło, naprawdę. Ej, ale... Czekajcie, tam jest moja latarka. Czekaj, rzuć to dobrze, żebym wiedział, gdzie iść. Kurwa, pacanicy jebana. Tu jest! Dobra. Będę wiedzieć. Chyba. Aha! Dobra, ja chyba max 3 mogę zużyć. A reszta wtedy już odchodzi. Ciekawe, czy takiemu zombiakowi mogę tym jebnąć. Czekajcie. Dobra. Chyba nikogo nie ma. Jak coś, to tu mamy wentyl. To wentylem spierdzielimy. Kurwa, ty staniesz. Zobaczcie, on stanie. Wiem. Nawet się nie przestraszyłem, szmat. Gin. Kurwa, głupie. Ej. To jest moja latarka. Ej, ludzie. Proszę was. To jest moja latarka. Dobra, chodźmy tutaj najpierw. Aha, to jest chyba tylko, żeby się ukryć jak coś. Dobra, to zapamiętam. Już staram się właśnie zapamiętać wszystkie... całą budowę pomieszczeń. Dobra, tu też mogę się schować jak coś. Jakby mnie jakiś kutas gonił. Powiem wam, że światło chemiczne to... matko. Mogę to otworzyć? No. Zapewne jakiś potwór to otworzy, hech. Coś tu łazi. Coś tu łazi i straszy. Tylko co? Czekajcie. Kurwo. Ej. O nie, o nie, o nie. I stąd. Nie chciałem, przepraszam.
Boże, ja chcę kończyć. Koniec na dzisiaj. Ej, po co ja to robiłem? Ej, teraz nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, wróciła. Niech się te drzwi zamkną, proszę. Punkt kontrolny. Dobra, idziemy dalej. Aha, ty chcesz włączyć zasilanie, super. Ja myślałem, że ty chcesz odzyskać latarkę. Whee! Ol, ja już bym celował. Jezus, nie zaciało, dobra. Nie zawsze swojej myszki, naprawdę. Tamtą zwaliłem w ogóle szczętnie. I w ogóle... No Dobra. Tam można spaść na dół. Pierdalej. Dalej od ciał. No nie denerwuj mnie ty. Boże nie. Tam idzie jakiś zombiak. Chyba najpierw tamtego zabiję. Widzenie panu. Pani Julie Kidman się stąd ulatnia. Do widzenia. Dawaj, mogłem tu coś zrobić. Jak nic. Bo nie. I no żal, co ja mam zrobić? Ogarnąłem to zasilanie. What now?
trochę głupie. Nie gadajcie, że ja mam się wracać. Z tym światłem chemicznym, wy jesteście głupi. Pierdole. Aha. Dobra. Mamy tam kotka. Systems were previously shut down incorrectly. Each terminal requires manual restoration. Please be patient. This isn't the time to make me wait. Nie ma na to czasu, ale ja dzisiaj kończę, matko kochana. Nie, jak pani z latarnią na łbie się tu pojawi, to nie. Napadnę na zawał, kurwa. Dosłownie na zawał, bo ja ostatnio to normalnie pikawa by mi stanęła. Serio. Ale dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z The Evil Within, The Consequence DLC.